poniedziałek 16 sierpnia z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego otwarto 7-kilometrowy odcinek obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Całkowita wartość zadania to ponad 183 miliony złotych, z czego ponad 97 milionów pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Droga S11 od Koszalina, od koło brzegu jeszcze bardziej na północ przez Koszalin, Bobolice, Szczecinek i potem w Wielkopolsce Piła, Chodzież, Oborniki Wielkopolskie, Poznań i dalej na południe Jarocin, Pleszew, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno i właśnie przez Opolszczyznę aż do Tarnowskich Gór i Pyrzowic. To niezwykle potrzebna droga. Jak podkreślił premier, dzięki niej właśnie południowa część Wielkopolski na styku z Opolszczyzną i Dolnym Śląskiem będzie miała znakomite położenie logistyczne i transportowe. Każdy kilometr nowej drogi to szansa na pozyskanie inwestorów z Polski i zagranicy, którzy utworzą miejsca pracy. W tej Polsce powiatowej, gminnej, miejsca pracy to podstawowe założenie Polskiego Ładu. Chcemy ich w założeniu utworzyć razem z przedsiębiorcami i z pracownikami ponad 500 tysięcy w najbliższych latach. Program inwestycyjny, program inwestycji infrastrukturalnych to jeden z filarów Polskiego Ładu. Przypomnijmy, że w 2018 roku oddano do użytku pierwszy etap obwodnicy Kępna, dzięki czemu wyprowadzono częściowo ruch z drogi ekspresowej S8 w kierunku północnym. Nowa inwestycja stanowi fragment obwodnicy Kępna. Biegnie od węzła Kępno-Krążkowy do istniejącej drogi krajowej nr 11 w rejonie Baranowa. Oddany odcinek w całości wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta. Wybudowano 4 wiadukty i 2 mosty, jedno przejście dla zwierząt oraz 2 wiadukty nad drogą ekspresową S11. Zaawansowane są już prace nad budową kolejnych odcinków S11 w kierunku Śląska. Na odcinek 46 km Baranów-Olesno zakończono już prace studialne. Wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań. Decyzja jest procedowana. Liczymy, że jeszcze w te wakacje uzyskamy tą decyzję środowiskową. To pozwoli nam wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o zapewnienie finansowania dla tego odcinka. W nowym Krajowym Programie Budowy Dróg, który opiewa na 300 miliardów złotych, są zabezpieczone środki na skompletowanie wszystkich odcinków S11.